Cześć, witajcie, a ja jestem Fifi, a w dzisiejszym odcinku, jak co miesiąc, mamy recenzję magazynu LEGO Ninjago. Tym razem jest to numer 2 na rok 2022. O kurde, bo akurat ten magazyn wyszedł 22.02.2022. Jest jeszcze drugi dzień tygodnia i jeszcze jest to numer 2 na rok 2022. Magiczna data, nieprawdaż? To co, lećmy z odcinkiem. Tylko jeszcze zanim zaczniemy, zostawcie tu łapkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał wraz z dzwoneczkiem, lecimy po 500 subskrypcji. Na 500 subskrypcji oczywiście zrobimy sobie Q&A. Do samego magazynu, jest to magazyn z lutego. Nawiązuję oczywiście do sezonu 15, czyli Secret Głębin. Jako dodatki do magazynu otrzymujemy saszetkę z kartami z serii 7. Do tego limitowaną kartę z serii 7, której teraz możecie się przyjrzeć. Jest to Call of Otchłani, edycja limitowana. I jeszcze wracając do magazynu, czyli taką główną zawartością tego magazynu jest saszetka o numerze katalogowym 892285. Jest to saszetka właśnie z figurką księcia Bentomara z jakimś trójzębem. Według mnie sam ten dodatek jest bardzo, bardzo ciekawy, ponieważ Bentomar występował tylko w jednym zestawie, a dorzucanie go do tej saszetki na pewno zmniejszy wartość tej figurki, ale ogólnie bardzo fajnie, że znajduje się ona w tym magazynie. Idźmy do samego magazynu. Na okładce mamy Jaya, 12-stronowy komiks, tradycyjnie to co zawsze. Przechodzimy do środka, mamy reklamę magazynu LEGO Marvel Avengers z Iron Manem. Następnie zabawka, następnie jakieś misje jak zawsze. A w ogóle co ciekawe, tutaj jest ten zielony Merlopian. Nie pamiętam jak on się nazywał, ale w wersji figurkowej. Może kiedyś w magazynie? Nie no, wątpię, ale może kiedyś będzie. Misja, groźna wieść, mamy reklamę magazynu LEGO Minecraft, następnie 12-stronowy komiks Morska Bestia, który ciągnie się przez parę najbliższych stron. Następnie mamy kolejną misję oraz dwustronny plakat. Tak prezentuje się plakat. Z pierwszej strony mamy napis Ninjago City oraz wszystkich ninja z 15 sezonu, a z tyłu plakat wygląda całkiem mocno, jest to pełna moc wody. No i mamy przedstawioną Nii, która jest już jakby zjednoczona z oceanem, no i smoka Nii, czyli w sumie też Nii. I to wszystko, co pojawiło się w 15 sezonie Ninjago, więc plakaty całkiem na plus. Wracając do magazynu, w tym miejscu mieliśmy plakat Mamy informacje o kartach z serii 7 oraz drugą część komiksów, który dalej ciągnie się przez kolejne strony. Ej, z tego co widzę, to chyba ten komiks dzieje się już po zakończeniu 15 sezonu, ale wiadomo, jest niekanoniczny. No i mamy kolejne informacje o jakichś ważnych momentach Ninjago. W ogóle mamy tutaj Jaya i pisze, że w ciężkiej zbroi z 13 sezonu i zwykły strój z 14 sezonu, a tutaj mamy napis, że ważne momenty w 15 sezonie. I żeby nie było, bo są ludzie, którzy mówią, że Sekret Głębin jest sezonem 14. Otóż nie, patrzcie, tu w magazynie pisze w 15 sezonie. Mogę wam nawet wyostrzeć, no patrzcie, to jest w 15 sezonie, to jest kurde 15 sezon, a nie 14. Przecież magazyny są wydawane przez LEGO, co nie? No i misja, mamy iść do klasztoru. Następnie poczta, czyli prace, które wygrały w konkursie. No i mamy kolejny konkurs, w którym do wygrania są 4 energetyczne mechy Zeina Iwo, czyli ze cnót Spinjitzu, 2 smoki gromu Jaya Iwo 716760, też z Iwo, oraz jeden turniej żywiołów 71735 z 10-lecia Ninjago. Na następnej stronie mamy nową przygodę Ninja, zacznie się 22 marca. Już 22 marca dostaniemy kolejny magazyn z 15 sezonu Ninjago i w tym magazynie dostaniemy Lloyda. Jak dla mnie bardzo fajny dodatek, bo ja nie kupowałem w ogóle żadnych zestawów z 15 sezonu, dlatego to, że się ninja w nich pojawiają, to bardzo fajnie, bo ja potrzebuję tych wszystkich ninja do kolekcji. A o ile się nie mylę, to w magazynie był już Jay, Kai i Cole, więc teraz będzie Lloyd i będzie mi brakowało tylko Zayna i Nii, no bo Nia w magazynie była z włosami, a ją potrzebuję w masce, no nie wiadomo o co chodzi. Mamy oczywiście więcej akcji LEGO, tak jak zawsze, i mamy magazyn LEGO DC Batman numer 1 i LEGO City numer 2. No i oczywiście reklama magazynu LEGO Star Wars, w którym dostajemy tym razem pomniejszoną wersję Sokoła Millennium. No i z tyłu jakiś chodzi. Ale to co, przejdźmy do zawartości. Zaczniemy sobie od kart. Tradycyjnie najpierw zaczniemy od saszetki. W sumie złotą kartę to już pokazywałem, no to chyba wiadomo o co chodzi, prawda? No to przechodząc do kart. Mamy chyba powtórkę, bo w poprzednim magazynie w saszetce chyba trafiło mi się to samo. I mamy tak.
mamy kol, moc wody, następnie mamy Eilen, kto to jest? Tyfy. Następnie mamy Kraksa, czyli karta akcji, i następnie mamy kartę układanki do jakiegoś plakatu z 15 sezonu oraz spadła karta. Bra, karta mi spadła, dobra, mamy kartę akcji piąteczka, no i ta złota limitowana karta, którą już pokazywałem na początku odcinka, czyli kol w otchłani, edycja limitowana. Przejdźmy teraz do saszetki. Dobra, a więc witam was teraz szybko na recenzję saszetki, oczywiście Lego Ninjago napis, saszetka 6+, ale to tam nieważne od ilu lat jest saszetka. Mamy oczywiście trochę czerwonego, trochę niebieskiego, tak jak ostatnio jest na tych saszetkach. No i oczywiście bentomar narysowany, saszetka ma numer katalogowy 892285, więc całkiem spoko, ciekawe za ile możemy kupić na Bricklinku, no bo w magazynie jest za 15 zł. Na Bricklinku pewnie saszetka kosztuje około 10-20 zł, ale szczerze nie wiem. Ja zabieram się za budowę. Otwierając saszetkę, tak mi wszystko wyprysnęło, że głowa znalazła się na podłodze. Dobra, widzimy się właśnie teraz po zbudowaniu. Tak prezentuje się nasz bentomar, w sumie zacznę od figurki, akcesoria zostawimy na później. W ten oto sposób prezentuje się nasza figurka bentomara. Jak dla mnie ona wygląda świetnie, bo jakby bentomar był też bardzo ważną postacią w 15 sezonie. Początkowo potrzebowałem tej figurki do mojej kolekcji, ale potem patrząc na jego cenę to zrezygnowałem, ale jak widać, kiedy trafię do magazynu za 15 zł, to zamiast kupować go za jakieś 50-60 zł, no to chyba lepiej kupić magazyn, prawda? Ale pewnie i tak cena tej figurki o wiele spadnie po tym, jak trafił do magazynu. Jednak według mnie figurka wygląda naprawdę ładnie, bo występowała tylko w świątyni Bezkresnego Morza, a teraz możemy zdobyć ją w magazynie. Ma ona w ogóle klips na plecach i ma również drugą twarz, bo ta jest taka uśmiechnięta z drugiej strony, natomiast taka bardziej zdenerwowana. Według mnie sam bentomar wygląda świetnie i był bardzo fajną postacią w serialu. Co do akcesorii, dostajemy taki dosyć ogromny trójząb do niego, taki no, taki złoty, trochę takich właśnie niebiesko-przeźroczystych mieczy, które z tego co pamiętam na pewno były wykorzystywane w Nexo Knights, ale ogólnie bardzo ładnie to wygląda. Moja ocena tego magazynu to oczywiście 10 na 10, magazyn po prostu świetny, ogólnie plakaty też nie są złe, a w ogóle figurka, no to która występuje w tak drogim zestawie i trafia do magazynu, no to już bardzo świetny dodatek, bardzo się ucieszyłem jak ją tutaj zobaczyłem, mimo że nie potrzebowałem jej do mojej kolekcji, w sensie no na początku potrzebowałem, potem nie i no i w sumie fajnie, że ją mam ogólnie, bo bardzo fajna figurka, ważna postać serialu, jeszcze do tego karty i plus limitowana karta, więc całkiem spoko. Ja mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał, zostawcie tutaj łapeczkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał oczywiście ze dzwoneczkiem. No i co, my będziemy się raczej widzieć w kolejnych odcinkach, tylko pamiętajcie, musimy dobić 500 subów. Może do wakacji się uda, albo przed wakacjami, byłoby naprawdę bardzo fajnie, bo wiadomo, znowu zasięgi zaczynają spadać, ja już mam dość tego YouTube'a tak naprawdę. No ale co, to by było na tyle w tym odcinku, ja byłem Fifi, to tyle, siemka!